Witam wszystkich. Jest noc 12 stycznia 2021 roku. Proszę Państwa, w Alamo przemówił Donald Trump i ciągle nie wiemy wiele więcej. Natomiast w tej chwili pojawiła się tu wiadomość na Reutersie, że szefowie sztabu generalnego armii powiedzieli, że będą stać po stronie rządu cywilnego i w celu ratowania życia i mienia ludzi prywatnych. Także takie wyszło tutaj zaświadczenie, czyli no, tak jak gdyby rząd ciągle kierował tymi wojskami, tylko teraz nie wiadomo, który rząd, nie wiadomo kto. W każdym razie tutaj wygląda na to, że armia nie chce przejąć tych rządów, a to już jest no, raczej negatywnie do rozszyfrowania. Co tutaj dalej, proszę Państwa, mamy? No tutaj dalej mamy wiadomości, pojawiły się, że Guantanamo jest przygotowane na jakichś bandytów. No więc Guantanamo to więzienie takie straszne. Tam zostały przygotowane ekstra miejsca dla bandytów. Teraz pytanie jest, kto tam się znajdzie, proszę Państwa. To jest to pytanie, które zadaję Wam wszystkim. Czy ci, którzy się tam powinni znaleźć, tutaj widzimy na górze ich, czy niestety ci, którzy wspierali Donalda Trumpa, bo w tej chwili, jeżeli ten Joe Bidena rzeczywiście rząd zostanie zaprzysiężony, no to oni doskonale wiedzą, kto z nimi najbardziej walczył, kto ma te dowody i możliwe, że w tym Guantanamo nie wyląduje Joe Biden z Obamą, tylko wszyscy patrioci, którzy wspomagali, proszę Państwa, Trumpa. Ta pierwsza fala już się w tej chwili zaczęła. Już wszystkich tych, którzy w jakiś sposób byli bardzo blisko Donalda Trumpa, już dotknęły pierwsze jakieś sankcje, już wylatują z jakichś stołków, już banki im zamykają konta, już ich się zbanowało na wszystkich tych Twitterach, poważnych nawet ludzi, poważnych profesorów, którzy byli patriotami. Także, proszę Państwa, pytanie wieczoru ciągle jest takie, kto wyląduje w Guantanamo. Oczywiście byłoby słuszne, gdyby wylądowali prawdziwi złoczyńcy, ale, proszę Państwa, ci prawdziwi złoczyńcy mają bardzo, bardzo silne narzędzia ucisku, bardzo silne narzędzia terroru. Oni już się wyspecjalizowali, oni już od dawna przewodzą tutaj w wielu państwach. Ta nadzieja, proszę Państwa, jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo już Europa Zachodnia padła. Europa Zachodnia już padła, Niemcy, tutaj ten opór jest zerowy. We Francji już co czwarty to jest muzułmanin. Anglia oczywiście też już nic nie znaczy. Chiny, oczywiście to jest ten kraj, który pokazuje, jak sobie te elity wyobrażają, jak to życie ma wyglądać, a więc Chiny już są na tym poziomie, na który nas chcą wprowadzić. Rosja, no co z Rosją? Rosja też w tej chwili chyba jest jednym z najbardziej demokratycznych państw na ziemi, ale jest za słaba i tam też tych 11 czy 12 najważniejszych oligarchów pochodzą z państwa położonego w Palestynie. Także sytuacja na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, nie jest wesoła. Ściskamy kciuki, że jednak ta, proszę Państwa, cała ekipa Trumpa zdaje sobie sprawę, że w tej chwili chodzi już tutaj o walkę na życie i śmierć, o walkę o to, kto wyląduje w Guantanamo i że wreszcie ta ekipa Trumpa pokaże, na co ich stać. Ja cały czas trzymam za nich kciuki, ale to dopiero jeszcze, no co zostało tych kilka dni, 8 dni zostało. Pora by było, żeby ta grupa zaczęła pokazywać, na co ich stać.